Kochani, po ostatnim fiasku, jakim okazał się podkład z Bobby Brown, który testowaliśmy w zeszłym miesiącu, miał to być podkład matujący przez cały dzień. Niestety, po dwóch godzinach już zacząłem się świecić, a pod koniec dnia wyglądałem jak kula dyskotekowa. Chciałem powiedzieć coś innego, ale będę grzeczny. W każdym razie tamtego dnia trochę się zdenerwowałem i postanowiłem wybrać się na moje poszukiwanie podkładu matującego. Idealnego podkładu matującego na wakacje. Ja wiem, że wakacje się kończą, lato się kończy, ale jeszcze będzie trochę ciepło. Plus, ja ogólnie zawsze lubię mat. Ja czasami sięgam tam po bardziej świetliste luki, ale na co dzień przeważnie zawsze wracam do tego matu, teraz jest nie inaczej. No i postanowiłem właśnie, że zrobimy może taką serię, w zależności od tego, czy będą pojawiać się nowe produkty, które właśnie do tego matowego looku będą mnie mogły przygotować nie, to nie miało sensu, wiecie o co chodzi w każdym razie jeżeli będą pojawiać się matowe podkłady to będziemy je testować, następny na liście będzie podkład od Diora w sztywcie. myślę, że nim się też zajmiemy wydaje mi się, że on będzie matowy, Mniejsza o to w każdym razie dzisiaj przetestujemy sobie coś co nie jest super nowe, ale to jest jedna z pozycji które kojarzyłem, że mają właśnie obietnicę bycia matowym podkładem i będzie to podkład, a nawet bardziej w sumie powinienem powiedzieć CC krem od It Cosmetics nazywa się dokładnie CC Plus Natural Mat zobaczymy czy mi się sprawdzi, zobaczymy czy to będzie mój Idealny, matujący, kryjący produkt na co dzień, z którego będę wreszcie zadowolony, bo tym razem wydałem na to 209 zł. I te 209 zł trzeba zapłacić za 32 ml produktu, czyli że o 2 ml bardziej szczodrze niż w innych standardowych podkładach. To w ogóle, o ile się nie mylę, jest reformulacja starego podkładu, którego nigdy nie testowałem, więc nie będę mógł Wam go nawet z pamięci porównać. Natomiast po prostu sprawdzimy, czy obecnie dostępna wersja jest dobra. W ogóle w tym produkcie mamy też SPF 40. Więc dość wysoki. Dla mnie to nie jest wystarczające, w sensie SPF w kosmetykach kolorowych nigdy nie będzie wystarczające do tego, żeby nie używać SPF-u pod spodem. Dlatego też aktualnie na twarzy znajduje się u mnie SPF-50, no, ale fajnie, że tutaj będziemy mieć dodatkową warstwę ochrony już na wierzch tego, tego SPF-u, który na co dzień nosicie. A przynajmniej ja tak bym polecał. Ogólnie produkt jest dedykowany do cer tłustych, mieszanych, wrażliwych, a także skłonnych do trądziku. Ten produkt jest bez zapachu, bez alkoholu, ma zapewniać pełne krycie, matowe wykończenie, 16. Godzin kontroli błyszczenia ma być odporny na pot i wilgoć. Ma też wbuduj, wbudowaną bazę, która balansuje wydzielanie sebum. No i zawiera ogólnie składniki pielęgnujące takie jak kwas chlornowy inne cynami. Tam było jeszcze parę innych, ale stwierdziłem, że to nie ma dla mnie większego znaczenia. Najważniejsze jest dla mnie to, jak to będzie wyglądać i jak się to będzie nosić. Chociaż nie ukrywam, to też jest plus, że podkład teoretycznie ma być dla nas dobry. Po, poprzez dobry mam na myśli to, że nie będzie szkodliwy. Przynajmniej na to liczę. Odcień, który sobie wybrałem to jest Light, to jest najjaśniejszy odcień, który jest dostępny w gamie kolorystycznej. Po pierwsze kłamie, kolor, który mam to Fair, a po drugie nie wiem czemu sobie to wymyśliłem, że to jest najjaśniejszy odcień w linii. To jest kolor piąty z kolei, także jaśniejsze odcienie też znajdziecie. Miejmy nadzieję, że mi się on sprawdzi, a jak będzie za chwilę to zobaczymy. I myślę, że w ogóle go nałożę też pędzelkiem od It Cosmetics, to jest bardzo fajny pędzelek, a przy okazji będzie tematycznie pasować właśnie do marki. Podkład ogólnie jest nie wiem, zacznę od takiej małej ilości. Kolorystycznie wydaje mi się, że będzie mi pasować idealnie. Yy, I będę, tak, od małej ilości zaczynam, bo teoretycznie tak jak Marko obiecuje, że to będzie pełne krycie, yy, no to wolę mniej niż więcej, bo ja bym chciał uzyskać efekt Raczej naturalny niż taki maskowaty, bo to kojarzy mi się z pełnym kryciem, ale lubię ogólnie produkty, które obiecują mieć pełne krycie. Bo wtedy wiem, że jak je rozciągnę bardzo, bardzo cienkowarstwą, to one wciąż będą coś tam na twarzy robić, nie znikną totalnie, a przy okazji będą wyglądać naturalnie. No Tylko że wtedy trzeba ich faktycznie używać dość mało. No i widać, że on dość szybko zastęga do takiego ostate nowomatowego, softmatowego bym powiedział, na pewno nie jest świetlisty wprost po aplikacji, tak jak na przykład było właśnie w wypadku tego Bobby Browna, na który jestem wciąż trochę zły. Jeżeli nie oglądaliście tego, pod, tego odcinka w środę, to polecam zobaczyć, bo podkład tak wiecie, aplikacyjnie, wyglądowo 10 na 10, przecudowny, ale to jak. Mnie rozczarowała trwałość tego kosmetyku, nadal pozostawiło bardzo nieprzyjemne uczucie w moim przede wszystkim portfelu, bo to kosztowało miniaturkę. Sobie kupiłem tego podkładu i on kosztował 165 zł. Wyobraźcie sobie, jakbym był wściekły, gdybym kupił pełne opakowanie za prawie 300. Oj, bardzo! Więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. No i to, że on tak lekko zastyga, już wiecie, wprost po aplikacji. Bardziej mnie napawa nadzieją, że jednak to może fajnie się tutaj sprawdzić. Słuchajcie, tak wygląda połowa twarzy. Na razie zrobiłem połówkę. Tutaj mamy twarz bez niczego, zwłaszcza przy nosi, widać zaczerwienienia. Tutaj z tej strony skóra wygląda bardzo naturalnie. Zaczerwienienia wciąż lekko przybijają. Zaraz postaram się to podbudować. Natomiast wszystko jest bardzo ładnie ujednolicone. Na pewno nie dążę tutaj do pełnego krycia. Tak jak powiedziałem, nie potrzebuję. Nie chcę. Eee, wiecie o co chodzi. Ale tak dla ciekawości. No jak dołożyłem trochę więcej to wygląda to lepiej. Także wydaje mi się, że faktycznie da się tutaj coś tam z tego podkładu podbudować. Ale naturalnie też się da. Z tej strony już od razu pojadę na szybko. No wstępnie wygląda on naprawdę bardzo ładnie. Wygląda też... Naturalnie dość lekki w odczuciu na skórze. No i dzisiaj znowu jest bardzo gorąco, więc my go sobie pod kątem trwałości jak najbardziej sprawdziły dokładnie. Pokażę Wam się po minimum 8 godzinach, żebyście sobie mogli ocenić, jak on się nosi. Moja skóra jest mieszana, jak najbardziej się w ciągu dnia lubi wyświecać. Także zdecydowanie będzie to dobre podłoże pod przetestowanie tego podkładu. Chociaż teraz tak jak patrzę z odrobinki bliższej odległości i więcej jest go na twarzy, tym mniej naturalnie wygląda. W sensie w niektórych miejscach wygląda tak ciężkawo, więc ja go jeszcze wtłoczę w twarz gąbką. Podejrzewam, że gdybym od początku gąbką pracował, to on by wyglądał przepięknie. Z tej strony, gdzie byłem bardziej zachowawczy z tą ilością, on wygląda lepiej, więc mam wrażenie, że jak się lubi naturalność i lekkość, to trzeba iść w tą lżejszą, w sensie w lżejszą aplikację, bo jak go zacząłem nakładać taką grubszą warstwą, to od razu się zrobił dużo bardziej widoczny. Zobaczę, właśnie czy przyklepując dodatkowe warstwy gąbką to będzie wyglądało lepiej. Tak, myślę, że szczerze, chyba ten podkład bardziej będzie tekstura jego. Ładniejsza, mh, zdecydowanie ładniejsza z gąbką. Także, pomimo że ten pędzelek od nich jest całkiem spoko, to przy tym podkładzie jednak będę wolał chyba inne narzędzie do aplikacji. Bo tutaj, jak go aplikuję sobie gąbką, raz po raz, kolejne warstwy, one wyglądają dobrze. A pędzelek bardzo szybko dał taki efekt, który mi się nie podobał. A gąbka naprawdę pięknie tutaj sobie radzi. No, i tutaj na brodzie też widzę, że krycie jest naprawdę przyzwoite. Kolorystycznie mam wrażenie, że ten podkład tak o włosek się utlenia, ale wydaje mi się, że wciąż pasuje mi idealnie. Jak już to jest, może jeszcze odosłownie o ciupinkę za ciemny, no ale tak ogólnie, teraz jak jest już nałożony w całości i rozklepany gąbką, gąbka go. Poprawiła wyglądowo, a to bardzo mi się podoba. No ale z Bobby Brown było dokładnie tak samo, a później skończyło się jak się skończyło. Dołożę sobie odrobinkę korektora, tylko w okolicach oczu, żeby nie mieszać formuły korektora razem z podkładem. Żeby tutaj nie wprowadzać żadnych nowych, niepotrzebnych formuł, żeby mógł ocenić pod koniec dnia podkład w najbardziej neutralny sposób. Dodatkowo. Mamy bardzo, bardzo podobny. Mało tego, że dzień temperaturo, temp, temperaturowo tak i mamy bardzo, bardzo podobny. Yy, w sensie dokładnie tą samą pielęgnację, co miałem na sobie podczas testowania podkładu z Bobby Brown. Więc tutaj temu podkładowi od IT Cosmetics nie pomagam niczym innym w kontekście pielęgnacyjnym. Nałożę też na siebie dokładnie ten sam róż, co wtedy, i też tutaj go nakładam. Na boczne części twarzy, żeby w tym naj, najbardziej newralgicznym fragmencie mojej twarzy, czyli że przynosię, żadna inna formuła tutaj nam nie wpływała na trwałość podkładu i nie przekłonowała efektu. I zapodrujemy się tym samym pudrem co ostatnio, czyli że Better Than Perfect od Eveline i też użyję do tego zadania pędzelka, nie puszka. Też naniosę sobie ten puder tylko i wyłącznie w strefie. Najbardziej newralgicznej, czyli że w strefie T. A więc tutaj przy nosie. Uu, po zapudrowaniu w ogóle tutaj taka piękna głać nam wychodzi z tego podkładu i pudru w połączeniu. Więc naprawdę to wygląda bardzo ładnie. Za chwilę też pójdę na godzinny spacerek do lasu z psami. Także się tam wygrzeję, wypocę. Ten podkład nie będzie mieć ze mną dzisiaj. Lekko, no ale w testach też o to chodzi, żeby wam dać dobrą i pomocną recenzję, zwłaszcza przy podkładzie, który obiecuje być dobry dla cery mieszanej i tłustej. Podejrzewam, że tacy widzowie mogą być ze mną nadal i się jeszcze się, jeszcze się nie wyłączyli, więc dla Was tym bardziej będziemy mieć a, wszelkie potrzebne informacje na, na temat tego produktu. Po dzisiejszym teście tutaj w ogóle używam olejku z Jizu. I sobie zrobię jeszcze trochę zalotki. Ja Wam w ogóle powiem tak w nawiasie, że jutro, czyli że w poniedziałek 19, lecę na moje pierwsze wakacje zagraniczne od gimnazjum, czyli że od ponad 12 jakoś lat, tak sobie myślę. I lecę do Grecji na tydzień. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie fajnie. Także trzymajcie kciuki, żeby. Wszystko fajnie się udało. Natomiast make-up jest skończony. Widzimy się wieczorkiem w podsumowaniu. Zobaczymy, jak są trwałością właśnie w tym podkładzie CC Plus Natural Matte od IT Cosmetics. Oby było dobrze, bo inaczej się zebi. Ok, jestem z powrotem po tych 8 godzinach. No i zerknijmy sobie na to, jak ten podkład wygląda na mojej skórze. Ja tak naprawdę, biorąc lusterko, teraz będę na siebie patrzeć z bliska po raz pierwszy. Z daleka to, co widzę, to. Takie w miarę ok, wyświecenie nie jest źle, przynajmniej z odległości. Na pewno nie wyświecił się tak bardzo i tak intensywnie jak ten podkład z Bobby Brown. A teraz zobaczmy, jak to wygląda z bliska. Ok, tutaj widzę, że mam trochę czekolady po dzisiejszym jedzeniu, ale to nic. Hmm. Na pewno pod kątem świecenia nie jestem do końca zadowolony. Mogł... W sensie to jest takie dość standardowe wyświecenie, jak na moją skórę, więc. Ten podkład nie zrobił niczego nadzwyczajnego, poradził sobie tak jak mniej więcej większość podkładów, które są OK, na mnie sobie radzi. Także to wyświetlenie tutaj jest jak najbardziej standardowe, ale wolałbym, żeby to tak nie wyglądało, gdybym faktycznie miał uznać ten podkład za mój idealny. Bardzo podoba mi się to, że krycie cały czas zostało na miejscu. Um... Nie widzę, żeby jakoś bardzo się zważył. W tych najbardziej takich newralgicznych miejscach w skrzydełkach nosa delikatnie jest zważony, ale nie jest to um, tak jak właśnie przy Bobby Brown y, ostatnio. Też mam wrażenie, że nie ściera się aż tak bardzo, jak teraz go sobie próbuję, tak wiecie, przeklepać. Bobby Brown w całości zszedł na palec, a ten tutaj po prostu, tak trochę, wiecie, rozruszał się na twarzy i teraz wygląda dużo lepiej, więc on jest też podkładem, który zdecydowanie ma. Um, jak się to nazywa. Potencjał do tego, żeby, żeby ładnie się poprawiać. Może ja sobie właśnie go tutaj tak jeszcze wiecie, właściwie nawet sama gąbka bez dokładania pudru dość ładnie tutaj sobie daje radę. Bardzo mi się też podoba to, że on na bokach twarzy, gdzie go w ogóle nie pudrowałem, wygląda świetnie, nie miał żadnych problemów z utrzymaniem się, Róż na nim wciąż jest delikatnie widoczny. Także powiedziałbym, że dzisiejsza pozycja jest OK. Nie jestem zachwycony. Tak jak mówię, jeżeli to ma być seria, gdzie będę poszukiwać mojego idealnego matowego podkładu, no to ten sobie tutaj dzisiaj nie poradził. Natomiast zdecydowanie widzę tutaj um, potencjał. Podoba mi się teraz, jak się poprawił. Jestem bardzo zadowolony nawet z tego, jak się poprawił, więc pewnie będę z niego od czasu do czasu chętnie korzystać. Um, ale no tak, będziemy szukać dalej, bo w moich oczekiwaniach, tak żebyśmy wiedzieli, nie, nie, serio, cały czas mówię o tym, jakby to miała być seria, nie mam pojęcia, czy to będzie seria, ale żebyśmy wiedzieli, czego ja oczekuję od podkładu idealnego, chcę być satynowy pod koniec dnia. Bądźmy realistyczni, zakładam, że bycie w zupełności matowym, tak jak na początku dnia, nie będzie dla mnie możliwe. Przy mojej cerze odpada, ale jeżeli będę satynowy, jeżeli będę taki, jak jestem teraz, pod koniec dnia, jeżeli znajdziemy taki podkład, niezależnie od tego, jaki on będzie miał poziom krycia, bo i lekkie, i bardziej kryjące podkłady jak najbardziej mi będą odpowiadać, jeżeli znajdę taki, który będzie pod koniec dnia wyglądać tak, taki będzie poziom wyświecenia, to wtedy uznam, że znalazłem mój idealny produkt. Przy czym tutaj wcale nie uważam, że mamy do czynienia z czymś złym. To jest dość fajny podkład. Uważam, że to jest ok opcja. Myślę, że zwłaszcza jak macie cerę normalną i mieszaną tłusta, nie wiem, może ten podkład sobie z taką typowo tłustą nie poradzi, ale z taką mieszaną w kierunku normalny normalną w kierunku mieszanej, która lubi bardziej mat matowo, naturalne wykończenie, myślę, że ten podkład może Wam się spodobać. Plusem będzie oczywiście też ten SPF, plusem będą składniki pielęgnacyjne w środku, a minusem na pewno będzie cena, ale nie jest ten podkład zły i nie jestem dzisiaj tak bardzo rozczarowany, jak jeszcze raz się powtarzam, w środę z Bobby Brown. Także na dzisiaj to tyle, a ja odbieram pizzę, bo się przyjechała i jadę do Grecji mm. jutro. Pa pa.